Siemano widzowie, witam was serdecznie, ja i Daveson, uwaga, spotkaliśmy się, jesteśmy po tym drugim wymiarze jakimś dziwnym, szczerze, wolałbym być z tobą wszędzie, tylko nie tu. No, to jest prawda, stary, to jest najgorsze możliwe spotkanie. No, to prawda, jak ci się w ogóle funkcjonuje bez lewej ręki? Jesteś leworęczny czy praworęczny? Praworęczny na szczęście, więc jest git, nie? Ale no ogólnie powiem ci, wiesz, wszystko robię prawą, ale no ta lewa przydawała się, żeby coś w drugiej ręce podtrzymać, nie? No tak, a teraz to patrz, a ja tak. I pochodnia, i myk, mogę zrzucić okiem na ciebie. Chociaż ja nawet nie wiem, czy ja teraz przykładam to do oka odpowiednio. No, tak, ja tak średnio. Powiem, chyba nie powinieneś nic widzieć tam. Tak średnio bym powiedział. No to coś tutaj nie funguje. Dobra, słuchaj, wiesz co? Sprawa jest prosta. Siedzimy tutaj i tutaj, że tak powiem, no nie ma totalnie nic. Wydaje mi się, że skoro mamy zadbać o to miejsce, trzeba jakoś to miejsce, że tak powiem, gdzie ty jesteś? A dobra, za mną. Pamiętałem, jak tu stałeś i tak patrzę, a ciebie już tu nie ma. Nie, szedłem za tobą, wiesz? Dobra, wiesz co, ja bym po prostu poszedł zebrać jakieś podstawowe rzeczy. Mamy tam jakieś takie, wiesz, no łóżko i tak dalej, git jest ten, drzewa tutaj mamy pod ostatkiem dookoła, ale przeszedłbym się, prawda... z kradzieżą do tej świątyni. Bo, dobra. Słuchaj, już gorzej być nie może. Tak mi się wydaje. Weźmy co nasze, nie? Weźmy co nasze, tak. Bierzmy dobra. Co nam w ręce, jak to się mówi? Coś tam, co w rączki wpadnie, ale tam była jakaś rymowanka z tym, że wcześniej coś bierzmy się mówiło. Jak nasze, jak niektórzy miniatury. Czekaj. No dokładnie. Dobra, jestem tutaj. Przedeszam na dół? Tak. A, tędy, dobra, widzę. Jestem. Widzisz, dobra, no? Jest git, tak. Dobra. Wiesz, co jest najgorsze? Jak ja tutaj wychodziłem z tej świątyni wczoraj, to, no? Nie wiem, chyba z 5 minut próbowałem wyjść z tych tuneli tam, tych na dole, co są, bo ja źle poszedłem sobie i ciągle w tym jakby tym takim plusie chodziłem, w sensie tam w tych tunelach dolnych. Tak. I nie mogłem dojść do tego, bo jak szedłem sobie środkiem, to nie widziałem bocznych ścian, więc przechodziłem na wprost, później jakoś pod skosem poszedłem nie w to, co trzeba. I jest jakaś tragedia, ja myślę, że nigdy sam do nie wyjdę. A, widzowie, bardzo ważna sprawa, subskrypcję możecie zostawić, kto jeszcze nie zasubskrybował kanału, łapkę w górę, będzie mi bardzo miło, jak to zrobicie. Dobra, słuchaj, jestem w środku, jesteś też, dobra. Jestem też, no. O kurde, co tu lawa robi? No właśnie, ja nie wiem, stary, ja tutaj szedłem i prawie wtopiłem w tą lawę, nie? To niedobrze. Trzeba uważać. Rzeczy. Ej, wiesz co mnie ciekawi? Patrz, tutaj jest masa takich czerwonych tych. I tu w ogóle jakieś tak, to wygląda jak, nie wiem, jak liście jakieś czerwone? To jest totalnie dziwne. Ej, ja jestem ciekaw, czy jakbyśmy weszli do tego portalu, czy byśmy wrócili z powrotem na Palionową. Ej, właśnie, jak to się stało, że ty tu jesteś? Ty, bo w ogóle nie spytałem o to. No stary, no, wlazłem w portal i wypadłem tutaj. Ale sam wlazłeś? Nie, no z nimi, ale pojawiłem się wszyscy. Sam. Ale no. Weszliście kiedy? Od razu po mnie? W pewnym momencie. Właśnie mnie Yeti wrzucił, kurde! Ja zapomniałem, jakby tak się przejąłem tym, że wpadłem w to miejsce, że w ogóle zapomniałem o tym, że mnie Yeti wepchnął. Chwilkę po tobie weszliśmy, minutę, dwie? Jeden, ja nie wiem, jak ja mu to... A Yeti też wszedł? Tak, chyba. Ja w ogóle wszedłem pierwszy, wiesz, z nich, więc nie wiem. Jak ja go tu dorwę, to krzywdę mu zrobię, nie? Dobra, nie wiem, czy my tu cokolwiek znajdziemy, ale słuchaj, jest takie jedno miejsce. Czekaj, gdzie jesteś? No ja tak łażę i się skupiłem. Jest najgorszy, stary, że my się nie widzimy, nie? Ja nie widzę twojego niku. Pod portalem jestem. Dobra, podejdę pod portal. Chyba. Łażę dookoła. Dobra, jestem na portalu. Czekaj, wchodzę na portal, jestem tutaj. Gdzie? Tu, dobra. Chodź za mną. To jest najgorszy... Kurde, co tu robi lawa? Stary, co jest? Ej, to jest powalone, że my tego nie widzimy w ogóle ten, nie? Wcześniej, no, tak, że tu jest widzieli. Tak... Czekaj, idziesz za mną? Idziesz, dobra. No, przejdźmy tutaj. Teraz tak, zauważyłeś, że tu się w ogóle nie da sprintować? Tak, zauważyłem, no. Mega masakra to jest jakaś, no. Dobra, tutaj, wyjdźmy na górę. Tutaj w tym miejscu ja odkryłem, że tutaj jest... O, tu jest otwarte nawet, patrz. To było miejsce, które ja odkryłem jeszcze jak byliśmy na tamtej stronie, czyli to jest dalej to samo. Klucz. Legenda, tu cała legenda, stary, możesz sobie przeczytać, stary, albo ja ci nawet przeczytam, stary. To była legenda, stary, która doprowadziła mnie do tego, że ja... O, właśnie, muszę ci to pokazać. Widzę. Też, ale dobra. No, możesz sobie poczytać. W ogóle jak ty zmieniasz stronę, to ja mi też się zmieniają, ale to jest fajne. Ja nie mogę. Ej, mega mocne, nie? Mega mocne, że to wszystko zostało. No. Pytanie, jak Palionowo będzie wyglądać, no bo wiesz, no właśnie, w ogóle, czy nie jest, wiem, stary, nie wiem. Yeti. Dobra, ja idę go, jak go wytarmoszę zaraz za ucho, jak mu zrobię krzywdę, to... Nie, czy on tu gdzieś jest, nie? Czekaj. Właśnie, no, tu powinien się gdzieś pojawić, tak mi się wydaje. Ale czy my go znajdziemy? Tutaj zobaczyć kogoś, jak jest ciężko, wiesz, my tutaj, nie? Już jesteśmy w sumie 2 dni, nie? To może też już być gdzieś dalej, tak naprawdę. No w sumie tak, no. Ja nie dobra, mogę, wiesz co, idzie za mną? O. To nie jest, staram się, ale no jest. Tak. Chodźmy, pójdziemy na dół, ja ci pokażę miejsce, które odkryłem tutaj w tej świątyni, którego wcześniej nie widziałem. Dobra, stary, chodź, pokażę ci jedno miejsce tutaj takie. Ja je odkryłem, totalnie nie wiem, o co chodzi w tym miejscu. I tam była taka dziwna tabliczka, która tam coś pisała. Ja to nie wiem, o co chodzi, staram ale... Staram się, zatrzymaj się na sekundę. Dobra, o, widzę ci, jesteś, dobra, tu, patrz. Tam właśnie, tamta, co ci pokazywałem, tą legendę całą, tam coś tego, to tutaj mnie zaprowadziło do tego. I patrz, że tu jest taki inny blok, nie? Ja go rozwalam, a tu jest, stary, jakieś podziemia.
Tu jest... Co jest w ogóle? Ej, tu piszę teraz ostrzegałem, a tu wcześniej pisało coś innego. Tylko nie ale pamiętam, co to było. A co tam pisało? Bo właśnie, właśnie ostrzegałem, tam pisało... to takie... Tak, tam pisało, że nie, że jak, jak wejdę na dół, to się coś złego stanie. No ale w no sumie znalazłem... No to stary, no to kurde. Ale jest, ostrzegałem, ale ja tam znalazłem i nic się takiego złego nie stało. No nie wiem, co się ten... Ale dobra, chodź, zobaczysz, co tutaj się, że tak powiem, dzieje, bo to jest tutaj, że tak powiem, mocna sprawa. Patrz, schodzę tu. Ta? I tu w ogóle jest jakaś jaskinia w ogóle podziemna, jakieś... Co takie, kurcze, nie wiem, jak to nazwać nawet, takie... Stary, ja nic nie widzę, nie? Ja też nic nie widzę. O, jest, jestem na dole. Ej, tu się wszystko... Stary, tu wszystko wygląda inaczej niż wyglądało, o, nie? Dobra, co schodzę? To jest? Schodzę, jestem, dobra, jestem. Gdzie jesteś, czekaj. O, tu, tutaj. patrz, co to jest to białe? Co to jest w ogóle? To jakieś, kurde, szkielety z jakiejś wychodzą z ziemi. Stary, o co tu chodzi? Nie, ej, dobra, to mnie ale przeraża. Ale to jest mega creepy, ej, nigdy tak w ogóle tu jakiś... w Minecrafta się nie bałem, nie? Jakiś, jakaś kość tu jest taka, też. Ale weź, chodźmy tu może, co? Tu, o, patrz, tu jest to miejsce. Dobra, idę. Tutaj znalazłem te kryształy wymiaru, które napaliono mnie wtedy. Ej, jest jakaś książka, klątwa Herobrine'a. Książka, bierz klątwa... ją, stary, czytaj. Czekaj. Ta klątwa to obrzydza to, co było dobre, złamać się mogą umysły mądre. Kryształ wiele, lecz jeden je łączy, ten, który włada, z nim przejrzysz na oczy. Ej, może to jest sposób na to, żebyśmy nie mieli takiego... Taki, tak, ale przejrzysz na oczy, może to, że my teraz mamy takie oślepienie jesteśmy. Może to jest sposób na to, że wiesz, że będziemy więcej tak, widzieć. Tak, ej, no. Ej, to jest... Czytaj, ej, biorę raz, to. Czytaj. Dobra. Jeszcze raz. Ta klątwa obrzydza to, co było dobre, złamać ją mogą umysły mądre. No, czyli wiadomo, ja i ty bzykuję. No tak. Kryształów wiele, lecz jeden je łączy. Ten, który włada, z nim przejrzysz na oczy. Czyli o jakimś krysztale jest innym mowa, stary. Czyli chodzi o te kryształy wymiaru, czy o jakiś... Jest stary, jeden, ja jakiś mam większy dość kryształ już, chyba. Nie, stary, dość, ja mam dość zagadek, stary. Ja gdzie ja się nie poruszę, to są stare zagadki jakieś. Co nie? To jest jakaś tragedia. Dobra, wyjdźmy stąd i ogarnijmy sobie jakieś, może nie wiem, albo idźmy może w stronę Palionowa, coś takiego. Wiesz, no, stary, nikt nie dołączył będzie do nas od wczoraj i wydaje mi się, że marnujemy tutaj czas. Ej, gdzie my zaszliśmy, kurczę, gdzie tu jest wyjście teraz? Czekaj, bo ja stary totalnie nic nie widzę, nie? To jest tak denerwujące, nie? Ja nigdy nie byłem tak zdenerwowany, dobra, stary, w Minecrafcie. Ja nie wiem, gdzie jesteśmy. O, dobra, tu jest wyjście. O, git. Tylko nie wiem, stary, jak my stąd wyjdziemy, nie? Bo tam jest jakby... Nie wiem, czy pamiętasz, no, jak no, to właśnie wyglądało. Aha, no w sumie, ej, to czekaj, jest taki... no, trzeba będzie skok zrobić. Tak. Dobra, udało to mi się. Tu? Z radę? Okay. Poszedł w dół, Ja nie mogę, nie wiem. Jeszcze raz, będę ci, przyświecam ci tu. Idę, no. Dobra. Musisz to max do góry i tak wyjść, i tak spaść jakby. Jaaa! Jesteś za bardzo przesunięty, musisz bardziej być na środku, wiesz? Nie tak od boku. Kurde, ja nic nie widzę, dobra. No jest tak ciemno. Ej, masakra. Ja nie mogę, gdy... Ej, ale czekaj, mogę ci tu postawić blok w sumie chyba. Patrz. No właśnie, stary. Postawiłem ci tu blok. Dobra, idę. A widzę. Dawaj, no. I teraz wyjdziesz sobie. Pa, teraz to wlazłeś nawet bez bloku, no. Ja dobra, zostawiam ten blok, może tak tu kiedyś będę musiał przyjść jeszcze. No. Dobra, wyjdźmy stąd. Może komuś się przyda. A nie, ten blok jest ważny, o nie, muszę go zabrać. Bo to on zamurował tamto, no. A no, a to ja mogę jakiś dać, jak chcesz. Czekaj, już tutaj to ogarnę, zabiorę tego bloka tylko. Dobra, zabrałem go. Wiesz co, ja wyjdę stąd, bo ja już mam to opatentowane. No, o, i by spadł. O, dobra. Ta? Dobra, szacuneczek, to jest mózg szefa, rozumiem, no, przewidział, dobra, wyjdźmy stąd, okej. Czekaj, o. Tu, myk, dobra, zamurujmy to, jest dobrze. Dobra, teraz czekaj, w którą stronę musimy iść? A nie tam? Nie wiem, stary. Chodź, bo tak. Widzisz, że tam, dobra. No, bo tak. Nie mi się wydaje, ja mam, jak jest tak ciemno, to ja nic nie widzę. Jak jest tak ciemno, to ja nic nie widzę. Ja mam dobrą orientację w terenie, tak mi się wydaje. Tak? No to dobra, no to... O, chyba miałeś rację, bo tutaj pamiętam, że były takie czerwone te. Czekaj, my jesteśmy na moście teraz? Tak. Nie, to nie jest most. To jest most. To jest most już? A tu, tak, dobra, zaczął się most, masz rację, dobra. No to idźmy w takim razie w stronę Palionowa, nie? No bo tutaj to nas już w sumie nic nie trzyma. Trzeba pójść na tą stronę. Wiesz, co mnie zastanawia? U ciebie na odcinku zaatakowała nas kura. I jeżeli tutaj w tym świecie atakują nas zwykłe zwierzęta, to mamy przewalone, nie? Krótko mówiąc. Żeby nie mówić inaczej. Bo powiem ci, że jakby nas jakieś świnie jeszcze zaatakowały albo krowy. Tak, no. Ja nie wiem, my sobie nie poradzimy. Stary, tragedia, to jest tragedia. Dobra, tu jest ta nasza tabliczka. Ej, czy my chcemy... Wiesz co, inaczej, pójdźmy w tamto miejsce, gdzie my się osiedliliśmy i zostawmy tam tabliczkę, że był tutaj Dave i Szczypson. Poszliśmy w stronę Palionowa. Żeby jakby ktoś tam dotarł jeszcze teraz po nas, to żeby tam nie czekał, tylko żeby ruszył w stronę Palionowa. Dobra. W ten sposób się wszyscy raczej powinniśmy spotkać w miarę szybko.
Nie wiem, czy idziemy dobry dobrze, pomysł. Wydaje mi się, że tak. Dobra, chyba idziemy dobrze. Chyba na pewno, tak, tutaj zaraz będzie to zejście. Tak, 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 je, no już po prostu... Ona jest tu chyba. Jak mistrzowie no, wchodzimy, dobra, jest git. Jesteśmy tutaj Deifitos, rozwalam tą tabliczkę i tutaj jak ktoś wpadnie, to tutaj zostawiam... Byliśmy tutaj Dave, kurczę, nie umiem pisać, Dave i Toast. Jak co, poszliśmy w stronę Palionowa. Dobra, zostawiam taką informację. Niech ktoś za nami... Czy my coś tu mamy z wszystkim, co potrzebujemy? Wezmę ten ja chleb. Mam wszystko ze sobą, wezmę, wiesz? Wezmę łódkę. Nie wiadomo, czy nie będziemy musieli gdzieś płynąć. Wezmę. Dobra. Weźmy w stronę dobra. Palionowa w takim razie. Tylko... Najważniejsze, żeby się nie zgubić. Więc idźmy tu. I najważniejsze, żebyśmy szli obok siebie. Kurczę, no, chcesz jedną pochodnię w rękę? Daj. Masz. Ja mam. A masz, okej. Okay. Dobra, no to git, no to dawaj. Drugiej, no i teraz tak, uważajmy na zwierzęta, nie? No na cokolwiek. O kurczę, stary, uważaj, bo... tu są jakieś dziwne pagórki. Kurde, ciężko skacze, nie? Stary, no. Ja, tutaj jest tak, że robisz trzy kroki i ja już cię nie widzę i ja muszę, że tak powiem, patrzeć, czy ty ze mną idziesz ciągle. Dobra, tu, zejście na dół, jest jakiś piasek. Aha, już nie wiem, gdzie jesteś. I ciągle pada deszcz, stary, zauważyłeś, bez przerwy. No, a ja nie wiem, gdzie ty jesteś już. Nie, ja widzę twój nick, tutaj, o, a dobra. A ja widzę tu, o, dobra. git. Dobra, póki co jest dobrze. Cały czas deszcz, tak jak powiedziałeś, nie? Cały czas deszcz i nic nie widać, nie? My w ten sposób to... Nie wiem, czy my do gdziekolwiek w ogóle dojdziemy, to jest jakoś... To jest, najgorszy gameplay Minecrafta na świecie, nie? Prawda. I jeszcze... Ja wiesz co, chciałbym spotkać jakieś zwierzę, szczerze przyznam, bo... Ja jestem ciekaw, czy nas zaatakują, czy to był jakiś jeden wysłannik, czy... Czy ogólnie zwierzęta są takie właśnie niefajne? Nie wydaje mi się, żeby to był jeden wysłannik, wiesz? Myślisz? No, możesz no. Mieć rację. O, uważaj, tu jest jakiś spad. Dobra. Jest prawie wdepłem. Prawie jak w gówno. No, trzeba uważać. Trzeba uważać, no. Nigdy nie wiadomo, co się kryje pod butem. No dobra, no, nie wiem. Moim zdaniem, takim tempem, to my nigdzie nie dojdziemy.